najpierw poświęcę, moi drodzy, obraz tu przyniesiony, ofiarowany na potrzeby duchowe księdza Piotra, stąd też, moi drodzy, z radością go poświęcam, Mikołaj niech go weźmie, aby Państwu pokazać. Jest to cała plejada moich najbardziej oddanych z urzędu naznaczonych świętych. Choćby się na mnie fuczeli, to muszą wykonać rozkaz Pana Boga i nie pilnować. Są nimi święty Józef, święty Michał Archanioł, święty Paweł i święty Piotr, święty Kazimierz Królewicz i święty Antoni, święty Andrzej Bobola i ojciec Pio i dwie niewiasty, dwa rodzynki, święta siostra Faustyna i niech będzie święta Anna Katarzyna Emeryś. Stąd też z wielką radością poświęcam ten obraz i wprowadzam w przestrzenie mojej komnaty. Może się uda gdzieś jeszcze coś na ścianie, jakieś miejsce znaleźć. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Pan z wami. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty nie zabraniasz rzeźbienia ani malowania obrazów i posągów Twoich świętych, abyśmy spoglądając na nie oczyma ciała, rozważali w duchu i naśladowali w życiu ich czyny i świętość. Prosimy Cię, racz pobłogosławić i poświęcić ten obraz, którego nazywam decymkę 10 świętych, których mi Panie poleciłeś dla ochrony spraw, oni mnie ochraniali. Sprawnie każdy, kto przed nim będzie się starał pokornie czcić jednorodzonego Syna Twojego i oddawać cześć tym wielkim świętym, na którym swojej małości nie zasłużyłem, ale Panie wyróżnienie przyjmuję, by przez ich zasługi i wstawiennictwo otrzymali od Ciebie łaski za życia w przyszłości wieczną chwałę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Proszę, usiądźcie, zanim przystąpię do żertwy. To Wam muszę opisać, o co to chodzi z tymi świętymi. Rycerzom z Jasienicy wielki Bóg zapłać za nowatorski i autorski pomysł ukazania tych moich opiekunów nad przepiękną, moi drodzy, panoramą pustelni. Ujęcie zdjęcia od wtedy jeszcze nie będącego wału bastionu świętych Michałów, Archaniołów, dziś już tam będący. Państwo go nie widzą, ale ja go widzę. Nie ukrywam, że ten dar wynudziłem na Panu Bogu i prosiłem, aby mi powiedział, skoro Pani Agnieszka ma wyznaczonych świętych, no to co ja, gorszy patyk, to skoro ją pilnuje dzieła. Więc poprosiłem, abym poznał moich świętych. Tak, Pani Agusia, mnie też Pan Bóg przydał 10. Jeszcze myślałem, że mi do Józefa, tego Jana Bosko, no Jana Ewangelistę, no ale Pan Bóg im inne mieli zadania powyznaczał. Wiem, że nazywam go Milusiński, święty Jan Ewangelista, z tego powodu miał troszkę cierpienia, bo się chciał zadrzeć do tego zacnego grona, ale go nie przestaje czcić i ma te same łaski i przywileje, co ci tutaj dziesiątka. Dobrze, powiem ci o świętym księdza Piotra. On powinien czcić bardziej świętego Piotra. Dałem mu przywództwo duchowe nad wieloma duszami, dlatego święty Piotr jest głównym jego patronem, ponieważ on był głównym rybakiem dusz. Święty Piotr umacnia go swoją siłą i gorliwością. Niech zawsze swój umysł oddaje pod opiekę tego patrona, aby pozostał czysty od wszelkich wpływów zewnętrznych. Stąd też codziennie rano Pietrusia wołam w tej modlitwie z naszych konwentualnych modlitw. Drugim jego patronem jest święty ojciec Pio. No to z nim lawiam całe życie. Ten święty dba o jego duszę i ciało, troszczy się o jego serce, aby z pokorą przyjmowało kolejne cierpienia. Na tej drodze opóźnia przez Kościół i współbraci potrzebuje pomocy świętego, który przeszedł podobną drogę. Dlatego święty ojciec Pio wspiera go stale modlitwą i pomocą.
Jak mnie już porównują, to zawsze mówią, ojciec Pio słuchał, a Natanek nie słuchał. No ale pierwsze się ojca Pio orali, że chłop 14 lat na zewnątrz nie mógł wyjść z celi. To o tym już nie pamiętają, tylko mówią, że słuchał. A oni się wyżywali, to tego już nie powiedzą, to zawsze się porównują. Jak już brakuje argumentów, ojciec Pio słuchał, ksiądz Natanek nie słuchał. Ale za te porównania dziękuję, no boście wyczuli, że ojciec Pio jest mi dany na drugim miejscu dla ochrony. Bo przeszła opina takie same lanie. Dzieci, ja już w tym roku obchodzę 4. rok. Minie. Zacznę pierwszy już taki jakiś srebrzysty czy wapienny jubileusz, bo się rozpocznie 5-lecie. Niech również stale modli się do świętego Antoniego, mojego opiewcy ślepej wiary. Ten święty uprasza wielkie łaski dla orędującego u niego. Nie poskąpię mu nigdy tych łask i może je rozdawać komu chce. Na twojej drodze, Piotrze, ślepa wiara jest niezbędna. Dlatego mówię, wasze dorady to jest wszystko przysyłanie diabła, tak żebyś wiedział, czy masz dobre intencje, czy coś tam gdykasz, gdoczesz jak kura, no to diabeł cię tu przysyła. Dlatego wszystkim, którzy mają mi coś do powiedzenia, chcą, przypominam, że od wczoraj oświetliłem kurniki i światło się pali do 23. Pójdziesz tam, podziubasz, może coś zniesiesz, bo tym gadaniem nic mi nie przyniesiesz, bo wielu rzeczy nie rozumiesz. Nie żebym ci ujrzał, tylko ja też byłem taki głupi jak Petkowe Ciele. Polaz przed paru laty. Nie myślcie, że mi tak dzwoniło w chromosomach czy w procesorze, jak mi dziś dzwoni. Niech czci również świętą Katarzynę Emeryś, bo ta święta również wspiera go swoją modlitwą. To ją często, już dawna w kazaniach przywołuje. Jest to święta na te czasy, czasy niepokoju, prześladowań, zamętu. Wielka święta, która swoją wiarą i prostotą pozwoliła mi działać w niej z wielkim rozmachem. Ksiądz potrzebuje jej prostoty i jasności umysłu. Jezu, ona jeszcze nie jest ogłoszona świętą, ale błogosławioną. Tu Pan Jezus powiedział świętą Katarzynę Emeryś. Będzie ogłoszona świętą. Ja nie muszę czekać na oficjalne oświadczenia, aby nazwać je świętą. Bo dzisiaj już prawie w każdym układzie, jak ma jakąś potrzebę, no to kogoś chcą świętować. To już jest. Już mi trudno wyczuć, czy to jest na potrzeby Kościoła, czy na potrzeby jakiejś firmy. Tak, Panie, czy to wszyscy patronowie księdza Piotra? Ależ nie. Pozostała jeszcze święta Faustyna, o której ostatnio nie pamiętam. Stąd co niedzielę Wam podaję relikwie do ucałowania, żeby kobieta poczuła, że jestem blisko niej. Uśmiecham się, bo żeby Państwo wiedzieli, w pokoju mam galerię 10 obrazów tych świętych. To znaczy, ja śpię po jednej stronie, a oni drzemią po drugiej. Także widzę ich stając, kładąc się do łóżka, siadając do stołu, wchodząc do pokoju, ja ich zawsze widzę. Tak żebyście nie myśleli, żebym się nie poprawił tej miłości do nich. Powinien również nie pamiętać, bo nikt nie potrafi doskonale wypełnić woli mojej, jeśli nie będzie słuchał każdego mojego natchnienia i wypełniał moich pragnień. Musi stać się uważnym na moje słowa, aby w niczym nie szukał swego. Święta Faustyna potrafi wyprosić łaskę wielkiej pokory i posłuszeństwa. Dziękuję Ci, Panie. Czy są jeszcze jacyś święci, których powinien ksiądz Piotr prosić o pomoc? Tak. Niech modli się do świętego Pawła. Prosi go o światło dla poznania Bożych zamysłów. Do świętego Józefa o bezwzględne poddanie się mojemu przewodnictwu. O łaskę czystości, umiejętności rozróżniania dobra od zła dla chronienia swojego domu. Powinien również modlić się do świętego Michała Archanioła, świętego Andrzeja Boboli i świętego Kazimierza Królewicza, bo ci święci wspomogą go w uproszeniu łask dla waszej ojczyzny. Święty Michał? Z takim niedowierzaniem pyta pani Agnieszka. Święty Michał jest orędownikiem nie tylko osób, ale i narodów, czyli z tekstu wynika,
że Polska ma na orędownictwo świętego Michała Archanioła. Obierzcie go swoim szczególnym patronem, bo ma władzę rozprawiać się z szatanem, chronić was przed jego zasadzkami, również zasadzkami na waszą ojczyznę.